Złoty wiek Rzeczpospolitej. Złotym wiekiem nazywamy ten fragment historii jakiegoś kraju, który odznaczał się wielkimi sukcesami dla tego państwa, dla tego narodu. Jest to czas najbardziej udany w historii jakiegoś kraju. W naszym kraju ten złoty wiek przypadł na XVI stulecie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy odnosiliśmy sukcesy militarne, potrafiliśmy wygrywać wojny toczone przeciwko krzyżakom, przeciwko wielkiemu Księstwu Moskiewskiemu, przeciwko Turcji. Udało nam się doprowadzić do likwidacji zakonu krzyżackiego, uczynić państwo zakonne naszym rennem. Wtedy również nasz kraj przeżywał rozwój gospodarczy, między innymi związany z eksportem zboża, smoły, jeszcze innych towarów. Dzięki temu eksportowi mieszkańcy polskich miast i szlachta bardzo się wzbogacili. Wtedy, kiedy na zachodzie Europy trwały wojny religijne, prześladowania na tle religijnym, w Polsce panowała tolerancja religijna i rozwijała się kultura i nauka. Wówczas, czyli w XVI wieku działało wielu twórców Którzy mieli duży wpływ na kształt naszej nauki. Niektórzy z nich nawet osiągnęli sławę międzynarodową. Jak wyglądała sytuacja międzynarodowa wówczas? Otóż Polacy, ponieważ mieli już trochę więcej pieniędzy niż we wcześniejszych stuleciach, mogli wyjeżdżać na zachód, żeby się kształcić do państw włoskich, do Francji. Z kolei mieszkańcy zachodniej Europy Przybywali do naszego kraju, szukając tolerancji religijnej. Protestanci przyszedowani na zachodzie znajdowali w Polsce schronienie, podobnie Żydzi. Dzięki temu, że upowszechnił się w XVI wieku wynalazek druku, wynalazek Gutenberga, drukowano książki, a to z kolei wpłynęło na rozwój szkolnictwa. Zaczęły w Polsce wyrastać jak grzyby po deszczu, gimnazja, szkoły parafialne. To wszystko wpłynęło na to, że podniósł się poziom, poziom szkolnictwa, podniósł się poziom wykształcenia mieszkańców Polski i powstały nowe szkoły. Oczywiście działał ciągle w Krakowie Uniwersytet Kieroński, Oprócz tego, takim drugim centrum edukacji wówczas była Akademia w Wilnie. Również w Zamościu działała taka Akademia. Protestanci mieli swoją Akademię w Rakowie. I mieli swoje gimnazje w Gdańsku i Toruniu. Czyli tutaj pojawienie się protestantów również miało wpływ na to, że rozwijało się piśmiennictwo, czytelnictwo i edukacja. Jeśli chodzi o ludzi nauki, to absolutnym numerem jeden wówczas był Mikołaj Kopernik. To człowiek, który zyskał sławę międzynarodową. Oczywiście dlatego, że teorii geocentrycznej. Która miała wielu zwolenników wśród ludzi Kościoła wówczas, przeciwstawił teorię heliocentryczną, czyli teorię, która mówiła, że to nie Ziemia, a Słońce jest w centrum układu i wszystkie planety krążą wokół Słońca, a nie wokół Ziemi. Kopernik jest autorem dzieła o obrotach sfer niebieskich. To dzieło okazało się. Po jego śmierci w 1543 roku oczywiście trafiło od razu na indeks ksiąg zakazanych, ponieważ tak jak już wspomniałem, to dzieło nie podobało się duchowieństwu, głosiło tezę sprzeczne z tym, co głosił wówczas Kościół katolicki. A jak wyglądał Kopernik naprawdę? Jeśli wierzyć rekonstrukcji jego twarzy, dokonanej na podstawie jego czaszki, to wyglądał właśnie tak. Innym człowiekiem, który odznaczył się w nauce polskiej XVI wieku, był Maciej Zmiechowa, autor dzieła Traktat o Dwóch Sarmacjach. Jest to dzieło z zakresu geografii. Kolejny naukowiec to Marcin Kromer. Był to historyk, autor kroniki opisującej dzieje naszego kraju od powstania państwa naszego aż do początków XVI wieku. Rozwijała się również sztuka i polską specjalnością stały się arrasy, czyli takie tkaniny, które umieszczano zazwyczaj na ścianach komnat. Te tkaniny miały zwykle tematykę mitologiczną albo biblijną. Tutaj widzimy arras z inicjałami Zygmunta, Augusta S. i A. Takie arrasy możemy sobie obejrzeć na Wawelu, a sam Wawel wówczas również był przebudowany w stylu renesansowym, dlatego że w XVI wieku do Polski dotarła sztuka renesansowa. Powstało wiele dzieł właśnie zgodnie z zasadami renesansu w naszym kraju wówczas. Wawel należy do tych obiektów. Na Wawelu znajdziemy kaplicę Zygmuntowską, w której są pochowani ostatni dwa Jagiellonowie, czyli Zygmunt I Stary i Zygmunt II August. Co charakterystyczne, nagrobki są wykonane w ten sposób, że Przedstawiają one zmarłych w takiej pozycji, jakby sobie, jakby sobie po prostu odpoczywali lub drzemali. Tak wygląda z zewnątrz ta kaplica zygmuntowska na Wawelu. W renesansie tworzono arkady. Arkady to takie łuki wsparte na kolumnach, i tutaj widzimy dziedziniec wawelski i te arkady. Inną charakterystyczną cechą. Architektury renesansowej były hełmy wykonane z metalu, które wieńczyły wieże. Tutaj mamy przykład, ratusz z zamościa. Jeszcze inną cechą architektury renesansowej były attyki, czyli takie zakończenia ścian tuż przy dachu, bardzo bogato zdobione. Miasta, które powstawały lub były przebudowywane w czasie renesansu, czyli w XVI wieku w naszym kraju, często budowano te miasta na planie pięciokąta. Te miasta miały od razu spełniać funkcję twierdz, stąd tutaj widzimy charakterystyczny kształt dla twierdz. W środku rynek, ulice krzyżujące się pod kątem prostym to już jest dziedzictwo. Pomysłów z czasów średniowiecza. W literaturze XVI-wiecznej odznaczyli się tacy ludzie jak Mikołaj Rej Jan Kochanowski. Mikołaj Rej zasłynął m.in. z tego, że wychwalał uroki życia wiejskiego. Jan Kochanowski z kolei jest autorem fraszek i trenów. W XVI wieku zaczęto pisać już śmielej w języku polskim. Wcześniej tym językiem literatów, naukowców był język łaciński, ale znowu dzięki reformacji, dzięki temu, że Marcin Luter i jego naśladowcy ogłosili, że powinno się pisać w językach narodowych. W Polsce ten język narodowy w XVI wieku był językiem literatów. I jeszcze dwóch panów do zapamiętania. Andrzej Frycz-Modrzewski, twórca Andrzej Frycz-Modrzewski, publicysta, autor takiego dzieła ona prawie Rzeczpospolitej, często krytykował ustrój polski ówczesny, nawołując do reform. I drugi pan Szymon Szymonowicz, autor sielanek.